Niesłychanie starego i okrutnego. O kurde! Ty żyje! Zły pomysł! O matko! Uciekam. Dobra, to ja sobie to jeszcze przemyślę. Hej, z tej strony Łosiu, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii poświęconej grze Escape from Tarkov. W tym materiale kile, wymiany ognia i headshoty występują w wyjątkowo dużych ilościach. Zapraszam do oglądania! Dostrzelony, kurde. Pamiętajcie, że to nie koniec, bo tutaj na początku jest bardzo dużo typów. Tak więc trzeba zająć pozycję, żeby zaraz nie dołączyć, kurde, do tego typeczka, którego żeśmy załatwili. Widzieliście, jak sprawnie dostał tyle kulek? Pewnie ma pancerz, może nawet ciężki. Nie miał hełmu, udało się go załatwić. Ale teraz będziemy się tutaj troszeczkę kryli. Jeszcze się po nosie posmyram, bo to jest nos na zwycięstwo. No kurczę, no to rzeczywiście słabo. Fajnie grały chłopaki. Jest typ. Był w tym. W autobusie mamy typeczka. Po co on właził tego autobusu, kurde? Chcę poawczyć trochę. No, chyba se poszedł poawczyć. Ale nie ma awczenia. Not on my watch. Dobrze. Przeładowanie. W tych autobusach wydaje mi się, że nic nie ma nigdy. Tak więc najprawdopodobniej typ się chciał schować. Natomiast nie ma, kurde, chowania się przed karzącym wzrokiem wujka. Zaraz pewnie dostanę w ryja. Bo nahałasowałem strasznie. Dużo się dzieje. Słychać gości, kurczę, już na drugim brzegu. Delikatne pykanie. Jakie dziury, widzieliście, jak mu porobiłem? Uch, ładnie po gości, kurde, oprawionych. Pół ścioszków mamy na koncie już teraz. Bardzo ładnie poszło. Strasznie dziwnie to wygląda, to co teraz robi moja postać. O, bez kolby, to nie, to... Szkoda pancerza brać.
do towarzystwa takiej fuzji, kurde. Bo i tak człowiek nic nie trafi. Dobra, bierzemy, zostawiamy ten fajans, może będą mieli granaty. Może będzie miał granat. Bo mieli to tamten poprzedni, ale to tam nie ciekawego. No nie. Z tego, że... No. Jakie pykania, kurde, tam słuchajcie, jakieś dziwne bronie są. No ale powiem wam, że gorący początek był zdecydowanie. Dobra, jesteśmy na moście. Tutaj już trzeba być powolutku czujnym, bo w tym rejonie zazwyczaj dużo się dzieje. Nieraz na krótko tutaj, kurde, typeczków jakiś trafiałem. Nieraz na krótko jakieś typeczki mnie również trafiały. Tak więc trzeba być bardzo ostrożnym. Szybkim. Posłuchamy, momencik. Tak się zdarzyło, że kurczę, nawet żyję i całkiem nieźle mi to życie idzie. Zazwyczaj to kurde szybko dostaję w pupsko i jest koniec. Nikogo nie widać, nikt się tutaj nie przemieszcza. A jest, słuchajcie. Ale zleciał, kurczę, położyłem się, żeby ładnie tutaj to ogarnąć. Teraz się cofniemy troszkę. Jakby ktoś chciał przyjść i zrobić, kurczę, rozróbę. Zauważyłem, że jak się jest w krzakach i się odpali, to wolniejsze chodzenie, to człowiek aż tak nie szeleści w tych krzaczorach. No co daje zdecydowanie większe szanse na przeżycie. Kolejny zwierzak w puszczy. Jeśli ktoś jest z tyłu, to powinienem go usłyszeć. Trochę niedobre miejsce, żeby go pozbierać, bo tu widzę, że kurczę jest to miejsce widoczne z każdej możliwej strony. No ale co zrobić? Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Krótko. O proszę, kurde, zobaczcie, całkiem sympatyczny, kurde, tutaj temacik jest na pokładzie, to ja chyba zdecydowanie sobie tutaj akaczyka wezmę długiego, amunicji już nie potrzebuję. Zobaczę, czy portki, czy w portkach będzie granat. Że rozładujemy, mam naboje, jeszcze dodamy unload ammo, o. 30 tu schowamy, 20 w zasadzie, o. Slot musi być wolny z tego względu, jeden, żeby rozładowywany magazynek trafiał do kieszeni, bo inaczej będę go upuszczał. Już nieraz przez chytrość i pakowanie sprzętów na potęgę powypadały mi magazynki i jak miałem jeden, to była straszna lipa. W ogóle strasznie ciemno jest u mnie, tutaj zapalę światełko, żebyście mogli mnie lepiej widzieć. Kolejny zwierzak. Witam cię, duszku. Pozdrawiam i polecam. Żanet Kaleta. No, w tym miejscu robiłem, wydaje mi się, dobrą zasadzkę. Ja w zasadzie nie kampuję. Mam problem nawet z tym, że syry mnie za bardzo swędzą, bo lubię biegać w tej grze, co się nie do końca tutaj sprawdza. Ale była zasadzka, śmierć w deszczu. Chyba całą, wszystkich graczy zabiłem w jednym miejscu, kurde. Wszyscy mi weszli pod lufę, pompeczka, krótki dystans. I ot tak, kurde, zwycięstwo. Trzeba uważać, kurde, na tych typów Rambo na środku drogi. Ja przypominam, że ja nie mam dalej hełmu. Tak więc celny makaroniarz to raz, dwa, kurde, mnie poskłada.
A ci goście z tymi pistoletami są po prostu nieznośni. Nieznośni. Taką robotę potrafią zrobić, że kurde, szkoda gadać. Człowiek raz, dwa jest, kurde, rozładowany. Ciężarówki z trupami. Czy załadowany na ciężarówkę. O kurde! Chowajmy się. Trafiony w nogę. O, tam coś się zaczyna, strzelanie. Trafiłem gościa w łeb, ale to nie jest jedyny typ. Dziwną broń miał, słuchajcie. Dziwne strzały. W ogóle muszę zmienić pozycję, bo znowu, kurde, łosiu się zagapia. A niezmienianie pozycji w Tarkowie ostatnio szczególnie to jest śmierć. O, tutaj sobie doładujemy. Fajnie byłoby podejść do... O Boże! Jakiś, kurde, szalony pompiarz tam był. Nie jestem w stanie go zobaczyć w tym gąszczu. Już się zaczyna, kurde, łosiu natłuk botów. I się zaczynają, kurde, cheatuchy botowe. Dobra, nic nie dostałem. Przynajmniej nie mocno. Chyba sobie zrobimy jardzę z tego kiosku. Widzicie, boty już tutaj zaczynają być bardzo agresywne. Szeroko obchodzą przeciwnika. W tym wypadku mnie. Wow. Tutaj jest ten typeczek. Tam jest typ. Nie wiem, czy go trafiłem. Wydaje mi się, że przycelowałem bardzo dobrze. Lewa noga. Powiem wam, że niczego się tak nie boję, jak, kurde, utraty kopyt. Ostrożnie, wejdziemy tam, spróbujemy z wyższej pozycji się rozejrzeć. Bo jeśli będą dwa trupy i ten gościu za kamieniem jest martwy, no to zdecydowanie tutaj jest lepszy temat. Słaba widoczność. Bardziej, że te moje hałasy mogą przyciągnąć ananasków. Tutaj można fajnie sobie wejść na daszek. Wskakując na barierkę, potem na otwarte drzwi, na dach, ale szczerze mówiąc uważam to za exploit, więc nie będę tego robił. Słyszycie? Kurde, jaka tam akcja, jazda, kurde, na całego, panie kolego. Dobra, jesteśmy, typ jest tutaj, kurde, utrupiony, jest trupek. Poszedł hedzik. Kolejny zwierzak. On tam nie ma już nic do zaoferowania, bo jestem, kurde, full. DJ Kula daje fulla. Tutaj mamy kolejnego gościa. On taką miał broń, która wydawała dziwne dźwięki. Saiga! Witamy kolejnego zwierzaka w puszczy. Nie mam miejsca, kurde, żeby tą Saigę ukitrać. Trudno. Mam wrażenie, że akacze są teraz bardziej skuteczne. No to trudno. Olewamy temat. Będziemy szli. Na razie, kurde, czterech typów na koncie. Ale tam jest gdzieś ktoś, kto, kurde, ma broń automatyczną i nie zawaha się jej użyć. To trzeba być bardzo ostrożnym. No
Dobrze, trafiłem na pewno go raz czy dwa. Trzeba uważać, bo boty często odpierdzielają taką manianę, że ja na przykład ginę od typów, którzy strzelają gdzieś tam ze stacji benzynowej. I to jest... No właśnie. Kucnął, łosiu, kurde. Widziałem typa. Nie wiem, czy się udało załatwić. Chyba się udało. Kładziemy się. Kładź się, kurde, gruby, kładź się. Dobrze, dobrze, dobrze. Przeładowuj. Przeładowuj. Pięknie. Załadowane wszystko. 0,30. Teraz trzeba być ostrożnie, 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 bo gracze wiedzą, że jestem na moście. Mogą ładnie mnie tutaj ściągnąć, natomiast ja będę znów korzystał z mojego niesłychanie starego i O kurde! Typ żyje, typ żyje! Zły pomysł, zły pomysł, zły pomysł! O matko! Uciekam. Dobra, to ja sobie to jeszcze przemyślę. Dobrze, że uciekłem. Jak słyszycie, granat poleciał, kurde, i by mnie zabił, bez wątpienia. Pancerz się mnie mocno skończył. No to kurde, przebicie się na stację benzynową nagle urosło do rangi dużego problemu. Najgorsze jest to, że nie mogę skorzystać z tej drogi takiej, można powiedzieć, delikatnie skradającej się, bo tam sami, kurde, szaleni pompiarze są. A pompa na krótkim dystansie. Trafiony. Tu jest drugi. Drugi załatwiony headshotikiem. Zobaczcie, jaka była różnica w celowniku, jak trafiałem. Czyli załatwiłem dwóch typów. To już jest chyba, kurde, czysto w tym miejscu. Udało mi się ich załatwić. Nie wiem, czy to byli... To mogli być gracze, bo boty raczej by zareagowały, w sensie ten po lewej, drugi, co go załatwiłem. Ja coś usłyszałem. Mocno się, kurde, tutaj to wszystko dzieje. Się wyprawia, aż cały tapczan chodzi. Podejdę kawałek do przodu, mam nadzieję, że nie skończy się to moim zgonem. Skoczę sobie na rurę i będę tam kukał w tamtym kierunku. Może się okazać, że będę tam miał parę botów do odpalenia. Bo na stacji po tej stronie, no mam nadzieję, że było tylko dwóch. Jak będzie trzeci i mi wyjdzie z pompą z lewej, to jestem, kurde, zimny. Niczym piwo. Ale to piwo powinno być zimne, a nie spożywający. Miejsce wygląda czysto. Przejdziemy sobie tędy. Czy może... Nie, panowie, same pompy. Widać, że nieprzygotowani. Obu strzeliłem główki za pierwszym razem, znaczy pierwszy pocisk głowę ich zabił, tak więc nie mają hełmów, nawet nie będę sprawdzał. Jako kulturalny łoś zamknę za sobą drzwi. I będę sobie tędy przechodził. Kurczę, ale dziwne. Mam wrażenie, że ktoś tu był, bo te drzwi się same nie otwierają. No właśnie. No tutaj są wybitnie dobre miejsca do robienia zasadeczek. Słyszeliście, kurczę, że był ten ogień automatyczny we wcześniejszej części materiału.
Więc może się okazać, że ktoś tutaj, kurde, cwaniakuje dosyć mocno. Ja włączę tryb auto, że jeśli bym spotkał tutaj po prawej stronie kogoś w krzakach, to żeby zrobić teraz z niego mielonkę. Tylko muszę pamiętać, że jak będzie ktoś na dystans, żeby wyłączyć to. Jak tam w ogóle statystyki naszej postaci? 55 nawodnienie, małe rany. Nic się nie stało. No i często są boty. Ale najpierw spróbujemy wejść troszeczkę na górę i spróbujemy to wszystko sobie obczaić. Z dystansu. W ogóle od jakiegoś czasu jest tu bardzo, bardzo cicho. Kurde, trupiarnia. Pełną gębą. Drzwi otwarte. W sumie spróbujemy sobie pójść do tej stacji. Zawsze korzystałem z tego wejścia. Ono ostatnio bardzo, bardzo mi się podoba, bo uważam, że jest takie w sumie najbezpieczniejsze. Ale skoro mała stacja jest wolna, to też sobie z niej skorzystamy. Trzeba uważać, bo często goście się kampią za rogami. No, słuchajcie, ostatni moment rajdu, live or die. Tutaj się wszystko rozwiąże. Zobaczymy, czy mamy jakiś, kurczę, zasadzkowych ananasków. Nie, to jeszcze sobie obejdę tą całą stację, zobaczę, czy nikt się nie chowa za nią. Na przykład nie usłyszy, nie wrzuci granatu. Takie metody też posłyszałem, że podobno goście uskuteczniają, ale tu tylko stare śmieci. Dobra. Auto, magazynek jeszcze sobie sprawdzimy. Full. Możemy wchodzić. No i dobra, nikogo nie ma. DJ Kula daje fulla, kurde, takie rajdy na tłuściocha, super sprawa. Taki rajd to jest zabawa. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo ja jestem niesłychanie zadowolony. Kurde, tylko jakoś tego sprzętu nie stracę, jak to tak dalej pójdzie. Na grubego było. Jak widzicie, tym razem znowu było całkiem tłusto, tak więc dla mojego przepełnionego banku raczej najbliższym ratunkiem będzie wipe przed betą. Dzięki za obejrzenie materiału, mam nadzieję, że wam się spodobał. Pamiętajcie, żeby go ocenić, wyrazić swoją opinię w komentarzu, a także subskrybować kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami Escape from Tarkov. Grał dla was Łosiu i do zobaczenia następnym razem. Cześć!